tak mocna reprezentacja nie jest przypadkowa, dlatego że chcemy dzisiaj powiedzieć o najważniejszym problemie nie tylko dla miasta Opola, ale jednym z najważniejszych problemów komunikacyjnych województwa opolskiego, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć, ale który chcemy, myślę, że w przyszłej kadencji przynajmniej rozpocząć rozwiązywać. To obwodnica południowa, to dokończenie, historyczne dokończenie ringu obwodnicy Opola, który jak zmora mieszkańców Opola powoduje to, że brak tej obwodnicy prowadzi tiry, które zjeżdżają z autostrady A4, prowadzą przez centrum miasta. Ta obwodnica miałaby się rozpoczynać niedaleko stąd, na ulicy Krapkowickiej. Miałaby przebiegać przez Malinę i wejść w ciąg obwodnicy do ronda Szczakiela. Miałoby to się wiązać z nową przeprawą przez Odrę. To problem, który wraca u kolejnych włodarzy miasta, u kolejnych samorządowców. Natomiast myślę, że dzisiaj klimat jest do tego idealny. Dzisiaj wspólnie z władzami miasta, przyszłymi władzami miasta, jestem przekonany, że z prezydentem Wiśniewskim, my jako samorząd województwa, ale również potrzebujemy do tego pomocy opolskich parlamentarzystów, pana ministra, gdyż inwestycja nie tylko jest strategiczna i priorytetowa, ale również jest jedną z najdroższych w historii miasta Opola i samorządu województwa. Natomiast bez dokończenia tego ringu, bez zamknięcia obwodnicy wokół Opola nigdy nie uporamy się nie tylko z problemami komunikacyjnymi, ale z bezpiecznym i szybkim transportem produktów, które przez Opole wjeżdżają i następnie rozjeżdżają się po miastach naszego regionu. My ze swojej strony, jako kandydaci do Rady Miasta, jako kandydaci do Sejmiku, deklarujemy chęć, aby ta kadencja, która się rozpocznie wiosną tego roku, była, 5-letnia kadencja, była początkiem do tej inwestycji i współpracy między miastem Opolem, samorządem województwem, a stroną rządową do tego, aby ten temat historyczny, obwodnica, która swoje początki ma w latach 90., była w końcu ukończona. Jest świetną tradycją Opolskiej Koalicji Obywatelskiej, że w ważnych momentach stajemy razem. Tak było w kampanii wyborczej przed wyborami 15 października. Przyniosło to sukces. Wyborcy bardzo doceniają zgodę, współpracę, uśmiech, porozumienie, więc tak samo teraz na 3 tygodnie przed wyborami samorządowymi stajemy razem, chcąc mocno zaapelować o głosy, o udział, o frekwencję do wszystkich tych, którzy 15 października pokazali dobrą drogę Polsce. Przyniosło to ogromne zmiany, ale potrzebny jest następny krok i wybory samorządowe, w związku z tym, że działania samorządu przekładają się bezpośrednio na życie mieszkańców, są niesłychanie istotne i jestem mocno przekonany co do tego, że stoją tutaj ze mną najlepsi możliwi kandydaci, którzy w radach, w sejmiku pokażą, w jaki sposób pracować dla mieszkańców Opolszczyzny. Problemów do rozwiązania jest dużo, dorobek oczywiście też niemały i w sejmiku, i w radach. Cieszę się bardzo, że współpracujemy blisko z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. Dzisiaj miałem okazję z nim rozmawiać o tych problemach, które poruszył marszałek Kubalańca. Tutaj w zgodzie będziemy te sprawy prowadzili. Ja się zobowiązałem jako poseł ziemi opolskiej, jako też minister, członek rządu, że ten szczególny, strategiczny projekt będę absolutnie wspierać. Więc proszę o to, żeby w te najbliższe 3 tygodnie mobilizować swoich przyjaciół, znajomych, uświadamiać im, jak ważne są to wybory. Potrzeba ogromnej mobilizacji, aby te rzeczy się działy, o których tutaj mówimy, nowe inwestycje, rozwój kulturalny, sportowy, rozwój usług publicznych w Opolu, w województwie opolskim, potrzeba głosów 7 kwietnia. Także gorąco o to apeluję. Będę jeszcze na pewno kilka razy tutaj, wspierając bardzo mocno kandydatów, bo jestem przekonany, znam te osoby bardzo dobrze, z wieloma z nich współpracowałem przy kampanii parlamentarnej, że to są
prawdziwi patrioci tej ziemi, skuteczni i gotowi do ciężkiej pracy. Szczególnie chciałbym podziękować za obecność marszałka Zbigniewa Kubalańcy. Współpracujemy od bardzo dawna, jeszcze nie wiedziałem, że będę posłem ziemi opolskiej, już mieliśmy okazję w bardzo sympatyczny, przyjacielski sposób współpracować. Także trzymam mocno bardzo kciuki za niego, jest liderem opolskiej Platformy, znakomitym wicemarszałkiem, kandydatem do sejmiku, więc Zbyszku też trzymam mocno kciuki za twój jak najwyższy wynik. To jest ktoś, kto no, całym sercem pracuje dla tej ziemi. Także dziękuję bardzo i serce mi urosło, ilu nas tutaj razem jest. Wiedziałem, że będzie to konferencja z kandydatami, ale dziękuję też za tę frekwencję i zaraz po konferencji, szanowne koleżanki i koledzy, do dzieła. Trzeba przekonywać wyborców. My tu jesteśmy przekonani do siebie oczywiście, natomiast trzeba mówić ludziom, jak ważne są te wybory i że niczego tutaj nie można odpuścić, na nic nie można czekać. Trzeba po prostu działać i iść do wyborów 7 kwietnia.